Jak możecie zobaczyć na samym środku ekranu, mamy losowa mityczna broń za 9,50. Dokładnie chodzi o to, że za 10 minut dostaniemy 3 losowe mityczne bronie. Będzie to shotgun, będzie to MK, czyli coś na daleko. W sumie nie wiadomo, co to będzie do końca, ale będzie coś na daleko oraz itemek, dzięki któremu będziemy mogli szybciej przechodzić po mapie. Także niektórzy dostaną 2 bronie, niektórzy dostaną 3 bronie mityczne. Trzymajcie kciuki, żebym ja dostał coś dobrego. I słuchajcie, teraz mamy taką rundę pierwszą, czyli przygotowanie się do tego wszystkiego. Czyli musimy uzbierać macy, zastanowić się, jak to wszystko zagrać, zastanowić się, gdzie będzie strefa, zobaczyć, gdzie będzie strefa, przejść do strefy i tak dalej. Także pierwsze 10 minut jest to tak naprawdę przygotowanie do tego customa. Ja standardowo muszę przelecieć całą mapę, żeby wszystkich mi wczytało i mam nadzieję, proszę, żeby dzisiaj wszystkich mi wczytało i żebym nie miała problemu, bo dzisiaj naprawdę ten odcinek będzie przynajmniej dla mnie mega ciężki. Także widzowie, ja zabieram się za zbieranie maców, muszę uzbierać sobie 1000 cegły, 1000 metalu, a Ewela już obserwuje. Na czym to wszystko polega? Jeśli Ewela zgadnie, jakim skinem jestem, Ewela wygrywa. I jeśli faktycznie się jej uda, no to mi nie pozostaje nic innego, jak wygrać grę. Jeśli wygram grę, wygrywam ja. Kto wygra dzisiaj, oglądajcie do końca. Ja zabieram się za zbieranie metalu. Już mam w sumie, 30 metalu i 500 cegły. Także zabieram się tutaj za zbieranie tego wszystkiego i widzowie, kolejnie przejdziemy sobie do strefy. O, strefa w sumie jest nawykrzywione, czyli jest bardzo dobrze. Dobra, spadamy na sam dół. Oczywiście zbieramy macy i budujemy się do góry i podkładamy. A dzisiaj naprawdę będzie ciężko, ponieważ jak widzicie, dopiero wszyscy będą mieli bronię za 8 minut, więc to jest dużo, dużo czasu, więc na początku przez te 8 minut będzie mi ciężko odgadnąć właśnie tutaj, którym skinem jest Rafał, bo każdy będzie robił to samo. Ale później, jak każdy będzie miał bronię, to będzie mi jeszcze ciężej, bo te bronie będą losowe, więc Rafał nie wybierze sobie broni, którą lubi, tylko to, co mu dadzą. I na przykład wiemy, że Rafał nie lubi dużych potek, a będzie miał na przykład duże potki, więc no ja nie wiem, jak w dzisiejszym odcinku mam to zrobić, ale muszę odgadnąć, którego skina wybrał Rafał i mam czas do top 10, także życzcie mi powodzenia. Nie wiem, jak ja to zrobię. I słuchajcie, ogółem dostaniemy 3 różne bronie, tak jak mówiłem, jedna na blisko, druga na daleko oraz trzecia broń będzie być może nam przydzielona, bo niektórzy dostaną na przykład zwykłe grappler, a niektórzy dostaną mityczny. Ja liczę na ten mityczny, ponieważ to mi bardzo ułatwi całą rozgrywkę. Jak możecie zobaczyć, niektórzy eliminują się w sposoby na przykład, o, zobaczcie, anonimowy zalicza twarde lądowanie, także GG anonimowy, nie tym razem. I słuchajcie, no teraz nie ma żadnych broni, nie ma żadnych skrzynek, nie da się zbierać amunicji, nie da się tak naprawdę nic. Każdy zatrzymuje teraz ten film i pisze w komentarzu, jak myślicie, czy uda mi się, czy mi się nie uda. Ja czuję, że będzie ciężko, ale no zawsze jest jakiś ten procent szans na wygraną. Ja w dzisiejszym odcinku jaką mam taktykę? Jak już wiemy, bronie będą losowe. Jak już wiemy, każdy będzie miał dużo maców, nie tylko Rafał. Chociaż jakby się tutaj na przykład niektórzy się bawią jakąś kulką, zamiast zbierać z macy. I co, oni się zakilofują? Mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy dalej. Już wiemy, że na pewno to nie jest Rafał, bo Rafał na pewno się teraz nie bawi. Tylko zbiera macy. Na pewno nie stoi w miejscu, tylko zbiera macy. Więc szukamy kogoś, kto będzie miał najwięcej cegły i metalu, drewna na samym końcu. Bo wydaje mi się, że zazwyczaj Rafał właśnie zbiera te surowce, które mają większą wytrzymałość, drewno na samym końcu, bo każdy też nosi drewno i później z tych ludzi właśnie wypada drewno. Jak możecie zobaczyć, ja już mam 800 cegły, zbieram tutaj jeszcze, Ewela już obserwuje. Niektórzy się pałują, bo jest to runda pierwsza i tutaj mamy tylko i wyłącznie zbierak. No i na to też trzeba uważać, ale ile razy trzeba tym kill-offem dostać tak naprawdę, bo mamy 200 HP. Jak możecie zobaczyć, startujemy z 200 HP i ja startuję tak naprawdę chyba z full cegły. Tak, dobra, mamy full cegły, biorę się jeszcze za metal i wydaje mi się, że powoli będziemy się przygotować na to, gdzie tutaj przejdziemy. Ja może zajmę dzisiaj górę Miśka na samym początku i później najwyżej sobie z niej przelecimy, gdy dostaniemy jakieś brońki. Na samym końcu, znaczy na samym końcu, jak już będą mogli tutaj się bić, to też jak pokonają kogoś, to będą mogli sobie podmieniać te bronie. Także na samym końcu już Rafał możliwe, że będzie miał swoje ulubione bronie. Ale jak ktoś na przykład dostanie łuk, no to będzie mu ciężko zrobić pewnie jakiegoś killa, więc będzie z tym łukiem pewnie do samego końca. No trzymam kciuki za Rafała, żeby mu się jakaś broń fajna trafiła, ale też trzymam kciuki, żebym odgadła, jak którym on jest skinem. Także widzowie, zostało 6 minut do tego, żebym dostał tutaj losową mityczną broń, w sumie bronię. Ja mogę teraz obstawić, co mi się wydaje, co dostanę. Wydaje mi się, że dostanę mitycznego Skara, wydaje mi się, że dostanę shotgun Kita oraz granatnik Kita. To by było przepotężne. Dużo jest pytań, jak zrobiłem tą mapę i tak dalej. Powiem wam na samym końcu, jak zagrać na takim customie, jak coś takiego można stworzyć, więc oglądajcie odcinek do samego końca. Ej, też ciężko mi będzie pod tym względem, że wiecie, że ja czasami gram w Fortnite, aż później nie gram i znowu gram. A w dzisiejszym odcinku mamy samych bossów. Niektórzy, na pewno zdarzyły się takie osoby, jak na przykład tutaj ta z różowymi włosami, że ona nie ma bossa. Nie ma skina bossa. Wiadomo, że Rafał musi mieć tego skina, bo on zazwyczaj gra z zasadami poprawnie, więc
No, mam nadzieję, że nie zrobię wtopy i że nie wybiorę skina, który nie jest bossem. Ja, można powiedzieć, że mam trochę już tego metalu uzbieranego. Przydałoby się jeszcze troszeczkę drewna. Wydaje mi się, że będę miał raczej topowe macy. Wątpię, że ludzie zbiorą tyle maców, co ja. No, ale w sumie macy nie grają, więc też muszę pamiętać o tym, żeby kogoś tam później wyeliminować, bo co ciekawe, amunicji nie dostaniemy tak dużo, więc będziemy musieli też dobrze dysponować amunicją. Dobra, mamy tutaj Sky. I mamy taki plecaczek, dobra, no nie wiem jak to, jeszcze wiem, wpadło mi coś teraz do głowy. Rafał zazwyczaj mówi tak, na top model przynajmniej, nie ma plecaka od razu out. I wydaje mi się, że w tym odcinku, czekajcie, gdzie to jest na mapie, to jest tutaj. Ej, to jest nasza miejscówka. I patrzcie się, dużo cegły, dużo metalu. Myślicie, że Rafał tutaj poleciał? Dobra, mamy tutaj Szymon, mnie obserwuje, mam nadzieję, że nie będzie tutaj nikomu mówił, jakim skinem jestem. Ty, w ogóle łódka tu jest, mam nadzieję... Ty, czekajcie, żeby on mnie z tej łódki nie chciał tutaj porobić. Jakiego on ma w ogóle... Ty, żeby mi tutaj nie chciał zabrać tego mojego samolotu. Okej, okay. Bum, bum, bum. Dobra, mamy tego... Mamy dużo tego metalu. W sumie można by go było tym... ciachnąć. Ale czy taki mityczny boss był jak ten ziomek? Wydaje mi się, że tak średnio. My często z Rafałem latamy na tą miejscówkę. Lataliśmy. Tu jest bardzo dużo właśnie surowców. Szybko się zbiera właśnie macy. Zobaczcie, ktoś ma 900 cegły. Cegłę i właśnie metal jest najciężej zebrać. Metal najciężej. Więc wydaje mi się, że to mógł być Rafał. Więc tutaj muszę na pewno się skupić na tej osobie. Ale jak ten skin wygląda od przodu? Czy to jest boss? Nie, czy ten skin jest bossem. Ale ma plecak, także tu już jest plus. 760 metalu. Jestem ciekaw, czy Ewela już mnie obserwowała, czy też nie. W sumie ja powinienem widzieć jej nick, no nie? Jak będzie mnie obserwować, chociaż nie wiem, czy ona nie jest anonimowa czasami, więc w sumie będziemy ją widzieć tutaj. Dobra, zostało 4 minuty, więc te moje macy naprawdę wyglądają przepotężnie jak na razie. Rafał, przez przypadek sobie coś tam klika i czasami słyszę, jak coś tam mówi. Ja tutaj mam na przycisk, także w razie fu możemy się z nim tutaj komunikować, ale może nam coś podpowie, myślicie, czy nie? Tu oczywiście też będziemy musieli pamiętać o tym, że no jeśli ktoś będzie miał mitycznego skara, a my będziemy lecieć na przykład w powietrzu, tam z jumpada czy coś, no to będziemy musieli po prostu uważać na to, bo ktoś z tego skara będzie nas mógł porobić szybciutko. Ten skin to chyba nie jest boss, miałam tutaj powiedzieć, że to mógł być Rafał, ale chyba to nie jest boss, tak mi się wydaje, chociaż ej, nie wiem. Ja muszę na pewno jakiegoś pewniaczka wybrać, którego jestem skina pewna, bo jak się okaże, że to nie był boss i ja go obstawiłam, to będzie przypał. Tu, ej, to mógłby być Rafał, z tym ogórem na plecach. Mamy chyba już full metalu, więc wydaje mi się, że możemy powoli zastanowić się, gdzie pójdziemy wraz ze strefą. Czy strefa tutaj będzie? Wydaje mi się, że powinna by. No oczywiście, że nie ma, widzę. Oczywiście, że nie ma. I w sumie jest mega zła strefa, ponieważ zobaczcie, gdzie jest strefa. Strefa jest dokładnie w tym miejscu. Nie jest to dobra informacja dla mnie. No ale dobra, lecimy stąd. Może wejdziemy sobie właśnie tutaj na górę. Ja teraz zrobię tak, że przechodzę sobie wszystkie skiny i zwracam uwagę, czy któryś skin przykuje moją uwagę. Jak tak się stanie, to na pewno wam tutaj pokażę to, a jak nie, no to będziemy musieli w jakiś inny sposób to robić. Na pewno będę musiała w dzisiejszym odcinku patrzeć na taktykę, na pewno jak na styl gry, bo to mi na pewno dużo da, chociaż... No Rafał często buduje daszki, dużo edytuje i co najważniejsze, high ground. Rafał zazwyczaj jak ma możliwość, to jest na high groundzie i mówi, że high ground daje dużą przewagę. Także mam nadzieję, że on tutaj będzie mógł... O właśnie, tutaj patrzcie, mamy gościa na high groundzie, ale nie ma plecaka. Także mam nadzieję, że właśnie on w dzisiejszym odcinku tak zrobi. Mam czas do top 10. Jak będzie mniej niż 10 osób, to już muszę obstawić, którym skinem jest Rafał. I ten skin wydaje mi się, że mógł być Rafałem. Bo wydaje mi się, że Rafał nie ma za dużo tak czasu, żeby ustawiać właśnie tutaj kill-offów i takich rzeczy. I tutaj plecak pasuje. Ale ten kilów to tak średnio bym powiedziała, więc no, tutaj muszę też wziąć tego skina pod uwagę. I widzowie, dzisiejszy sekret, nie ukryłem się, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejszy custom będzie mega unikatowy, więc nawet jak zginę, oglądamy i obstawiamy, kto to wygra. Dlaczego? Dlatego, że no, pierwszy custom z mitycznymi brońmi będzie. Mamy tutaj balon. Wydaje mi się, że na tym balonie dobrze by było sobie gdzieś tutaj stanąć, ale też fajnie by było zająć na przykład jakiegoś jumpada, no nie? To też by nie było głupie. Dobra, mamy 2 minuty do dostania broni. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. No i oczywiście, że jest. Oczywiście, że mamy tutaj gościa. W sumie bardzo niedobrze. I zobaczcie, jaki spocony. Ja cię kręcę. I zobaczmy, jak się tutaj strefa ma. Na strefa jeszcze jest duża. Za chwilę się tutaj będzie zamykała wykrzywione jezioro. O, ktoś tu tutaj z połowę życia sobie obił. Ej, mam taki pomysł początkowy, że wejdziemy sobie na drzewo. Poczekamy na to wszystko na drzewie, dobra? Zróbmy oczekiwanie tutaj na tym drzewie. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie zauważy, tak szczerze. Najmniej no na to liczę. Gorzej jak dostanę jakąś tutaj banię czy coś takiego. Albo jak ktoś stoi koło mnie. Jestem ciekaw w ogóle, co dostanę. 49 sekund i już wszystko będziemy wiedzieli. Strefę mamy tutaj, balon jest też blisko. W sumie to, że siadłem tutaj na drzewie, jest potężne. No było wysoko, powiem ci, że było wysoko, było, a on nie ma żadnego leczenia na razie. Także jak ktoś go tutaj z kill-offu
nawali, to może już być po nim. Ale może dostanie coś losowego, dostanie jakiś soczek. No tutaj wszystko jest losowe. Boże, jak ktoś dostanie wszystkie jakieś trollowe bronie, na przykład, nie wiem. Nie, raczej tak będzie, że bronie i jakieś gadżety, w sensie grappler, jakieś impulsy. Tutaj ktoś lotnio rozłożył taką. No niestety nie widzę skina. Mam nadzieję, że to nie, że ja nie widzę, w sensie, że mi nie wczytało, tylko że ktoś nie ubrał tego skina. 30 sekund i mamy bronię. Ja obstawiam tego skara, co ja tam jeszcze mówiłem o kicie dwa razy. Czyli dwa kity i skar i granatnik, to by było potężne, nie? Pytanie, czy tutaj nie mamy jakiegoś kompana na drzewie. A gdzie ta osoba leci? Ona leci od strefy. Ona leci po samochód, to w ogóle można samochodami jeździć? Można! Ej, myślałam, że nie ma tutaj samochodów. Dobra, czyli można, czyli dużo osób pewnie będzie kampiło w samochodach. Rafał raczej chyba nie ma takiej taktyki zazwyczaj. Bo niektórzy siedzą w samochodzie i myślą, że wiecie, ich nie widać i tak sobie siedzą. Rafał zazwyczaj tak nie robi. O, tutaj patrzcie, ktoś na balonie siedzi. Bo oni w ogóle nawet matców nie zbierają, także oni liczą na szczęście, więc to na pewno nie jest Rafał, no i to też nie jest boss. I uwaga, co to... Ej, granatnik dostaje mi AWP! No nie, widzowie, to nie jest... Wow! To nie jest dobra informacja, tak szczerze. To nie jest dobra informacja. Julka, tutaj bez plecaka, ale fajny to jest skin. Tutaj widać, że ktoś ma plan. Sejfie się tutaj, kampi, zbiera matcy. Bo jak ktoś będzie miał jakąś, nie wiem, nie wiem, czy dynietnice są dalej w grze, chyba nie ma już, nie wiem. Chociaż nie, bo to przecież... O, broni, przecież to... To nie jest dobra informacja, widzowie, i stąd musimy uciekać. Także musimy w ogóle iść w tamtą stronę, czyli wybijam się... Wybijam się tym granatnikiem. Dobra, jesteśmy tu. Wybudujmy się do góry. Dobra, mamy strefę. Jest bardzo dobrze. Tylko ja nie mam nic na daleko. Mam taką pompę dosyć kiepską. Znaczy się, Rafał tam ostro nawala chyba w tą myszkę, bo ma przycisk na myszce i on tam musi ostro cisnąć, skoro tutaj niechcący sobie naciska. Ja zapomniałam się, że to są same mityczne bronie. Nie ma żadnej dynietnicy, ale tam by ktoś mógł ścić jakiegoś nydzika. Nie, nie ma w sumie takiej broni mitycznej, która mogłaby tam strzelić. Patrzcie, tutaj mamy minigana. O, słyszeliście? Rafał mi tutaj przeszkadza, on specjalnie tutaj mnie rozprasza. Gdzie tu jeszcze są goście? Dobra, przeładujmy ten granatnik. Najgorzej, że ja tam AWP dostałem. Nic gorszego nie mogło się wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że mi się to teraz będzie mieszać wszystko. Bo w sumie dajmy sobie to tak. O. Tu jest minigun. Tamto to nie był chyba minigun. Chyba, że to był minigun z jakiegoś ubocza czy z czegoś takiego. Mamy graplerka nielimitowanego. Mamy tutaj też dużo miniganów. Ktoś został disco bombę tutaj. Ej, w sumie ten skin to tak Rafałowo wyglądał. Tu też właśnie. To jest minigun tylko z ubocza? Chyba tak. Chyba, że ta broń się jakoś inaczej nazywa. Tam ktoś pływa, z tego co widziałem. Tu ktoś może też być. Zobaczmy sobie może od pleców. Tu ktoś ma fajny zestaw. Tutaj ktoś ma bardzo fajny zestaw. Sama bym taki chciała, tylko ta bomba. Fajnie były na przykład małe potki i grappler do tego, to by było już wow. Tak, ktoś był w tym wieczku. A czy kogoś nie ma czasami na balonie? Dobra, widzowie, zróbmy to. Wow! Ty, ale by to było potężne. Ajajaj, spróbujmy jeszcze raz. Czy ja od kogoś nie dostanę? Zobaczymy, jak ten pojedynek się zakończy. 38 osób, ja muszę się zastanawiać. Disco bomba nie tańczy. Bo tutaj, no, nie wiem, czy ja powinnam tracić czas. Bo to wiadomo, że to nie jest Rafał. No i tutaj też go tutaj pokonał nie Rafał, bo nie ma takiego skina, jakiego powinien mieć. Ej. To by było dobre, jakbym trafił, nie? 36 osób. Jestem ciekaw, jak tam inni. Ej, na razie czekajcie. Tam na początku jakiegoś skina miałam i mówiłam, że możliwe, że to jest Rafał. Tu też ma ktoś plecak. Wyrwę. Rafał by się cieszył z tej wyrwy. Tylko sanie? Co mają sanie do Midasa? Wow, właśnie tego się bałem, że dostanę tutaj jakąś, wiecie. Dobra, wybudujmy sobie. A to chyba nie było do mnie. Tak szczerze, to chyba nie było do mnie. Na razie jest w porządku. A wiem, ja na początku mówiłam o tym skinie. I teraz pytanie. Czekajcie, buduje się. O. Ktoś tutaj przechodzi obok mnie. Dobra. Zachowanie takie Rafała. Sanie? Dlaczego wszyscy mają sanie? Już świąt jeszcze nie ma. Zaobserwujmy, co tutaj się stanie. Jak to jest Rafał? Czy ty, Rafał, masz 9 HP? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Czekajcie, maczak Jaga tutaj ten ktoś. Ale leci tam za nim ten typek. No buduje się tak Rafałowo, bym powiedziała. Aj! Mogłem poczekać chwilę, tylko boję się o tej awki tutaj. Ale mogłem poczekać chwilę i chłop by dostał na głowę. Ktoś na impulsie chyba do niego idzie. Dobrze, że tutaj miał wyrwę, bo by było po nim. Ej, no nie wiem, bo teraz Rafał tak powiedział. W jego głosie słyszałem, ja czasami potrafię rozpoznać, kiedy on kłamie, kiedy nie. Dobra, widzowie, mamy granaty. To się odpychamy jak na razie. Wiem się, że tutaj to nie jest jedna gra, chociaż... Ja sobie przypominam i mi się... Rafał po francusku tutaj gada. Ktoś mi tu ląduje na górze.
kogoś tu nie ma w krzaku czasami? Ja chyba się zastanawiam nad tym skinem. O, tutaj dobry strzał był. Czy to jest boss? Ja nie mogę odgadnąć, czy to jest boss, czy to nie jest boss. To jest w ogóle jakieś wielkie starcie między tym a tym. Ja nie mam żadnego skina takiego, którego bym powiedziała, że to jest Rafał. Och! Ej, to naprawdę było przetrzymane. Co się dzieje? Co się tutaj dzieje, ja się pytam. Troszeczkę widzę mi przykro z tego, co tutaj zrobiłem. Ja nie wiem, czemu nie mogę kucać teraz. Ej, Fortnite się zmienił, czy co? Czy coś jest zbugowane? Mam jakiegoś Midasa z plecakiem, albo kota. Właśnie, kot. Julka? Julka nie. Dobra! Ten wygląda tak, jakby, no to mógł być Rafał, ale nie. Ej, ktoś jest duchem? Czyli żeby mnie nie czasnął tu jakoś. Sky? Dobra. Myślę, że Rafał poszedł tak totalnie połatwić, nie? On zazwyczaj nie wybiera tutaj właśnie dziewczyn. No w sumie ma tą snajpę. Rafał lubi snajpę. Czy on ma przyciąganie? Edytuję. Poobserwujmy trochę tą Sky i zobaczmy, jak będzie się zachowywała. Czy zobaczmy, czy będzie na nie na Skybase, tylko na tym, na High Grandzie. Jak będzie na High Grandzie, to możliwe, że to jest Rafał i on takiego zwykleczka takiego, no, takiego wybrał. No nie wiem. Dostał na głowę. Uciekaj stąd, byku. Czekajcie, to są ruchy Rafała? Ej, bo ci później braknie strzałów. Czy są jakieś tutaj odpowiedzi? Odpowiedzi, czy są jakieś? Tak. Kupia się, czyli to on. No nie przeładował mi! Nie przeładował mi apki, no co to ma być? Tu jest jakiś na High Grandzie taki gościu, babeczka bardziej, tylko to nie jest boss. Przechodzę do strefy, tyle ci mogę podpowiedzieć. Okej, czekajcie, szukamy. Ewela tutaj nie wie, jak zgadywać tak naprawdę. Słyszeliście to? O? W tym momencie było właśnie. Ja mówiłam, że szukam jakiegoś kota na początku. Jest kot. Czemu ja go wcześniej nie widziałam? Jakbym chwilkę tylko wyczekał. Ja nie myślę, że on się tak sprzedał tutaj, bo nie chcąc sobie nacisnął na ten. Dobra, kotku, kotku, ja tutaj cię muszę obserwować. To serce, mam nadzieję, że to dla mnie. Mam nadzieję, że to dla mnie, a nie dla jakichś tam Julek. Gorzej, bo ja naprawdę, no z tym lootem to tak albo mega na blisko, albo mega na daleko, no nie? 5 osób i ja muszę tutaj odgadnąć, który to Rafał. To ja bym postawiła na tego skina, tylko to nie jest chyba boss. Mi się wydaje, że to nie jest boss. To nie, tu nie ma plecaka, tu nie ma plecaka, nie ma plecaka, to nie. To chyba też nie jest jednak boss. Albo Julka, albo kotek. Bardziej do Rafała pasuje kotek, bo Rafał to taki kotek. O. No! Coś mi nie siedzi to snajperka, tak szczerze. Czy jest na High Grandzie i czemu Rafał nie idzie na High Granda? I on przechodził wtedy do strefy, Rafał powiedział, że przechodzi do strefy. Jednak czasami jak się trafi w dobry moment, odpowiedni moment, to taka podpowiedź jedna, a potrafi dużo zrobić. Jak to jest Rafał, każdy łapka w górę. No wejdź, wejdź tu gościu. No wejdź. 4 osoby jeszcze muszą paść i dowiemy, czy to jest Rafał, czy nie. Ja obstawiam już tego kotka na pewno. A, no po 25, no co to jest za pompa? Zobaczmy, gdzie jeszcze są inne osoby. O, ja ten kapę! No, widzowie, nie jestem zadowolony z tego lutu, tak szczerze. Julka jest na High Grandzie, ale nie ma plecaka. Rafał musi mieć plecak. No. Jaki to jest pech, widzowie. Warto, słyszeliście to? Powiedział ja i on ten. On nie jest świadoma tego, że czasami tutaj słychać go. To jest on na bank. Musimy chyba stąd iść, co? Biało. I w dużo jest tych granatników. Dobra, wywalmy granatnikiem kogoś. Ja bym pewnie obstawiła, że to jest Rafał, ale to mi dało jeszcze taką tutaj, taką wisienkę na torcie, w sensie takie udowodnienie, przypieczętowanie, że to jest Rafał. Dobra, jesteśmy w strefie. Ej, mamy kogoś, okej. Okay. Jeszcze jedna osoba, dobra, 10 osób już muszę obstawić, obstawiam tego kotka. Ewela wygrywa. 9 osób. Chyba, że Rafał to będzie pierwsze miejsce. To się dawno tutaj nie wydarzyło w tym odcinku, więc mam nadzieję, że dzisiaj się to nie wydarzy. Dostałem przez ścianę. Halo! Chyba, że tam nie było ściany. I nawet nie wygrał boss. Więc dzisiaj anonimowie 266 wygrywa. Jeśli chcecie być na takim kastanie, wbijajcie na Discord, wpadajcie na ten film, który to widzicie i trzymajcie się. Na razie.